Cześć Wam. Miałem nie nagrywać. Mówię, zostawię to dla siebie, dla jakiejś tajemnicy takiej domowej, ale co tu może być tajemnicą? Myślę sobie, że pogrzeb dotyczy wszystkich. A zwłaszcza taki nieprzewidziany, nagły, zaskakujący. Ale nie było na stypie drętwej, smutnej atmosfery. Wprost przeciwnie. No wiadomo, że nikt się nie cieszył z tego. Czuję nie, może nie niepewność, strach, nie, a może i niepewność, właśnie może i niepewność. Co dalej z tatą, który został drugi raz wdowcą? Że z mamą był 20 parę lat, teraz z drugą mamą 20 parę lat. I że jest takie poczucie, że trzeba zadbać o tą osobę, że nagle się komuś coś kończy, urywa, tak jak skończyło mi się, gdy miałem 20 lat. Ponieważ to jest już wiek super dojrzały, to 75 plus, to i tak nic nie zmienia. Nie można taką osobę zostawić samej sobie. I to nieważne, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący. Ksiądz ładnie właśnie opowiadał o Ani, że była niezwykle otwartą, życzliwą, serdeczną osobą do wszystkich za nic. Po prostu, tak jak miała ten napis u siebie zawsze domu, kaszubka rodowita, gość doma, Bóg doma. I już każdemu, czy ktoś miał egzamin, czy ja jechałem w trasę, czy ktoś coś tam miał do zdobycia, to ona się cieszyła czyimś właśnie małym czy większym sukcesem, sukcesikiem. I że była pełna tego uśmiechu i radości. I że teraz go daje gdzieś tam w innym życiu, że ona żyje. Teraz ten w innym królestwie. I tak sobie myślałem podczas całej mszy, że ja taki często na przekór ze swoim demonem gdzieś tam, który czasami jeszcze podpowiada właśnie złe różne rzeczy, żeby tak nie robić, nie tak. Bo każdy go ma. I że warto, fajnie, miło nawet, my już tego nie usłyszymy, ale jednak to ma znaczenie, jak nas żegnają, że niefajnie jest, gdy na czyjś temat nie polecą żadne słowa. No raczej negatywne to nie, bo o nikim się źle nie mówi, jak już zemrze. Ale to niesie taki optymizm i wiarę dla innych osób, że warto czynić dobrze. To jest piękne. Gdy słuchałem tych słów, to pomyślałem o sobie, jak przez swój cynizm pijacki, czasami jakieś drwiny przy grillu, wydawało mi się, że byłem zabawny.
że nie musiała się dobrze bawić i rozumieć moich tekstów z podpisem kolegą, że mogła być na innym poziomie żartu, na innym poziomie jakimś takim kultury, że to, co nam się wydawało zabawne, to ją to kaleczyło, godziło jej serce. I ja dostałem, bo to akurat mam na wierzchu, bo jak odeszła, to mówię, ja tę książkę w końcu przeczytam do końca. Znajdę na nią czas. Właśnie dała mi taką książkę Z więzienia do wdzięczności. To jest właśnie o tej pułapce też, nie? O tym alkoholu. Jest tu wpis. Właśnie w 21 roku. Jak mi wybaczyłem. I zdążyliśmy. Spotkanie dzisiaj, sala była wypełniona. W tej kawiarni, restauracji było połowę ludzi, ja nie znam. Moi kuzyni, którzy są trochę młodsi ode mnie, ale nie mają już dorosłe dzieci. W niektórych przypadkach dzieci mają już dzieci. I to jest niebywałe, że mnie nie było w tym czasie. Byłem nieobecny. Z wszystkimi się witam. Było normalnie. Rozmawialiśmy na różne tematy. Nie z każdym oczywiście, bo tam było tłum ludzi. Mamy bardzo dużą rodzinę. A jeszcze od strony właśnie Ani, to już szereg ludzi nie znam. I zobaczcie, że jeszcze miesiąc temu, jak byłem, rozmawiamy, jest żywiołowość, plan, snucie wszystkiego. I to jest ten właśnie nie brak profilaktyki, tylko to była zła profilaktyka. Bo samo badanie krwi, które się robił co miesiąc, nic nie zmienia. Ja o tym chyba już mówiłem w innym odcinku. Bardzo mi się spodobało. Ja właśnie nie pamiętam, który, ale ja ten kanał zasubskrybowałem. I ten lekarz, ja się pod tym podpisuję dwoma rękoma, bo to pokazuje też u mnie na przykład. I pokażę u innych, że o tym się uczyliśmy. Krew do czego jest? Do transportu różnych substancji odżywczych, między innymi, nie? Do mózgu, do wątroby, nerek i tak dalej. I ten pociąg, który jedzie przez żyły, on nie musi wcale transportować informacji o twoich chorych nerkach, jelitach czy wątrobie. Właśnie raku. I tak sobie żyjesz w niewiedzy, cieszysz się, że wyniki mam super. Mam super wyniki. Ale nagle, kiedy wychodzisz z toalety i pojawia się krew, idziesz do szpitala, nawet przez myśl nie przejdzie, że to już jest koniec. I oto nagle dowiadujesz się o wyroku śmierci. Że jest nowotwór jelita, nowotwór wątroby i szereg zagmatwanych informacji od ukraińskich lekarzy i pielęgniarek. Jeden tak, drugi tak, sprzeczne zupełnie. Do hospicjum, nie do hospicjum, jeszcze spróbujemy. Kiedy to w piątek, tata dzwoni, że już po wszystkim. Tak sobie myślałem o tej atmosferze, że spotykamy się, jemy, włączają się na chwilę takie odskocznie, rozmawiamy na różne inne tematy.
obserwowałem tatę. I to dopiero do niego dotrze. Bo z pozoru, rozmawiając tutaj, taki nieco wartki na tej pewnej adrenalinie, na tych emocjach, dopiero jak spocznie w domu, gdzie wszystko to jest Ania, Ania, Ania. Kiedy usiądzie cicho w fotelu, pojawi się pustka i smutek, tęsknota i żal dlaczego. Wątpię, żeby chciał jeszcze wyjeździć na działkę, gdzie przez 20 parę lat wszystko urządzała, wszystko dopieszczała. Ania. Że razem obierali grzyby, razem robili przetwory. To w tym wieku nie wyobrażam sobie. Wiecie, ja myślałem, że ja byłem szczęśliwy. Ja nie umiem się modlić, niemal kiedyś się modliłem. Ale tak czasami wzdechnąłem w łóżku do góry. Jakby było fajnie. Czy Panie Boże, czy w ogóle, tak mówię, żeby ten tata, bo zasłużył, żeby on z tą Anią tak fajnie, szczęśliwie, do takiej fajnej starości, żeby to żyli razem. Nie? Bo u nich to nie ma, nie było, znaczy nie, nie było żadnych zwad, kłótni, krzyków. Normalny dom, bez bluzgania, z nienawiści, bez szarpania się, jak widać i słychać. Wszędzie zdrobniale. Adasiu, kochani, niebywałe w tym wieku, zwłaszcza w tych chorych czasach. I ta wiara daje taką nadzieję sobie, myślę. Może zatłumacza w niektórych wypadkach, jak ktoś nie wierzy. Ułatwia na pewno przeżycie czegoś takiego, jak odejście drugiej osoby. Że być może tam będzie lepiej, wszak i tak dołączymy do tych osób. Natomiast dzisiaj zostaje pustka po nich. Jest to do przeskoczenia, ale musi minąć wiele czasu. Ja do mamy często na zdjęciu się uśmiecham. Mówię, spok. Kiedyś miałem trochę pretensji. No co, zostawiłaś mnie tu na tym padole. Dziś już wiem, jest mi łatwiej. Mówię, spoko. Jeszcze trochę i cię doganę. Gdzieś tam się może zobaczymy. Choć ten drugi Rafał mówi, co ty tam gadasz? To tylko jest wiara po to, żeby ułatwić sobie życie. Nikt nie wie, czy tam coś jest i tak dalej. No ale to już można sobie dywagować. To jest właśnie kwestia wiary. Nie? Ale fajne jest to, że takie tak normalnie ta cała rodzina normalnie, ja nie umiem tego opowiedzieć, jak normalnie podeszła do sprawy. No, nikt, no dziwne nie jest, no nikt by tam, przepraszam, muszę tu włożyć wtyczkę. Nie chodzi właśnie o jakieś przesadne rozpaczanie. Jakaś taka atmosfera smutku i takiej typowej żałoby i zdołowanych ludzi, tylko gdzieś przejawiała się taka aura, taka fala, że spokojnie, my tu jesteśmy. I ta pamięć o tej właśnie
dobrej osobie, powoduje ten optymizm. Ułatwia, zabiera ten ciężar, podnosi nas. Że skoro tu ta osoba była taka wspaniała, to widocznie jest potrzebna tam, gdzieś, na swoją rolę. No. No i jestem taki, taka troska we mnie się włącza, smutek, bo rzeczywiście jest taka szkoła, że ci, którzy odchodzą, no wiadomo, że też się ich żałuje, ale chyba właśnie bardziej cierpią ci, którzy zostają, ta tęsknota, ten ból. I teraz mam w sobie taką troskę zaopiekowania się tak. Dziękował mi. Zadzwonił w czwartek po południu, że on nie będzie miał żadnego żalu, jak ja nie przyjadę, że no to daleko, nie? 40 kilosów, znajomi nie mogli, ale ja w ogóle nawet do głowy mi nie przyszło, że ja po Polsce się bujam skuterem, ja nie pojadę, na Hubabci nie byłem, wiadomo z jakiego powodu, a tu nie będę. I byłem. PKM-ka, kolejka. Tam mi odebrał kolega, który służył do mszy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Ksiądz też znajomy nasz. Zresztą dwóch. Ja nie dam rady. I to było wspaniałe. Te objęcia, te uściski, że jestem. Że ja też jestem. On całe życie był przy mnie. Właśnie. Dopóki nie zawiodłem. I kiedyś ręce właśnie, jak tak ktoś się zastanawia, ile można. Można bardzo długo. Ktoś przy ciebie płacze, ktoś przy ciebie cierpi, ktoś ma wrzody, może inne choroby, trzyma to w sobie. Ale potem, któregoś dnia, te ręce opadają i ten ktoś jest bezsilny wobec twojego postępowania, twojej na przykład choroby alkoholowej, zwłaszcza jak jej nie rozumiem. I ja się bardzo cieszę, że zdążyłem. Że zdążyłem się opamiętać, że zdążyłem napisać książkę, że teraz już wiem, że on wie, jak to wygląda. Że mi te też parę lat temu wybaczył, że potrafiliśmy się objąć, że mogłem mu powiedzieć, że go kocham. I to są te ważne rzeczy, nie jakieś tam Mercedesy, Maybachy, inne gówno. Ludzie się zabijają, ich pierdą. No. Życzę wszystkim spokoju jakiegoś w tym chorym, pędzącym świecie. Miłości. Zdrowia przede wszystkim. Właśnie, a propos tych badań. Moich kilku kolegów, około 50, 50+, już są po kolonoskopii, po gastroskopii, żartów nie ma. Ja też idę w grudniu na gastro.
To nic, że poboli i że jest strach przed jakąś tam rurą, ale możesz ocalić życie. I taka jest prawda, po raz któryś gdzieś tam się okazuje w którymś domu, że nie licz na morfologię, bo dzisiaj z tobą rozmawiam. A za tydzień możesz mnie albo ja ciebie chować. Przecież nie tak dawno zdjęcia pokazywałem z wyprawy po Podlasiu. Cały album siedzieliśmy, oglądaliśmy. I fajne jest to, bardzo ważne, żeby mieć właśnie w pamięci kogoś w sercu, że ten ktoś był dobrą osobą i zasłużył na dobre wspominanie tej osoby i za wkład, który włożyła wnuki, w dzieci, w męża, że mogła się dzielić radością i innymi rzeczami. Z znajomymi, z przyjaciółmi, z sąsiadami na działce. To jest piękne. A ja się cieszę, że jestem w tym stanie, a nie lub na ławce. Bo ci, którzy oglądają tę transmisję, wiedzą, nie noga, nie mieszkanie, ale to, co utraciłem, najbardziej co bolało, to godność, twarz. Bo póki żyjesz, to właśnie świecisz swoimi oczami. I ludzie o tobie mówią, obserwują, widzą cię. Więc warto być dobrym i nieść posłanie właśnie. Chociażby takie, żeby nie chlać i nie krzywdzić innych. Za co mogę tutaj też jeszcze raz, tych, których nie przeprosiłem, przeprosić. Po to się zmieniam. Właśnie po to, że ktoś mógł powiedzieć kiedyś, ty, kiedyś tak łoju, no zobacz kim. I o co w tym chodzi? Cześć.